Hej, hej, moi drodzy, w ten październikowy, jesienny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Mam dzisiaj dla was przepysznie godny thriller, opowieść niezwykle kameralną, ale jednocześnie niezwykle fascynującą. Nową powieść autorki debiutanckich 9 dni, które już kiedyś recenzowałam, link do recenzji gdzieś tu będzie nade mną latał, a którą recenzuję również we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, do którego link znajdziecie poniżej. Poznajcie perfekcyjną dziewczynę Gilly McMillan. Zoe wydaje się być niemal idealna. Jest młodziutką pianistką, świetną uczennicą i perfekcyjną córką swojej perfekcyjnej matki, ale niestety Zoe skrywa pewien potworny sekret. Lucas to przyrodni brat Zoe, dziecko jej ojczyma z poprzedniego małżeństwa. Lucas również skrywa tajemnicę, również nie mówi prawdy. Wieczór recitalu fortepianowego Zoe i Lucasa, żadne z nich nie przeczuwa, że ten jeden wieczór, ta jedna chwila, ten jeden moment zmienią ich idealne życie na zawsze. Przeszłość wyjdzie na jaw i nie będzie od niej ucieczki. Wiecie pewnie, jak to jest. Czasami nam się wydaje, że potrafimy przeskoczyć samych siebie, postawić sobie poprzeczkę tak wysoko, że pewnego dnia sięgniemy tego ideału. Zapomnimy o przeszłości, wszystko to, co wstydliwe czy bolesne, wyprzemy sobie z pamięci i staniemy się wreszcie tym perfekcyjnym obrazem samych siebie. Takie są właśnie bohaterki perfekcyjnej dziewczyny. Ukrywają się, noszą maski, kreują siebie od nowa, by nikogo nie zawieść, a tak naprawdę, by nie zawieść samych siebie. Idealne matki, córki, siostry, żony, kochanki, przyjaciółki. Szkoda tylko, że ten ideał nie istnieje. Ogromnie podobało mi się 9 dni spod pióra Gilly McMillan i teraz równie ogromnie podoba mi się perfekcyjna dziewczyna. Gilly McMillan ma umiejętność kreowania doskonałych fabuł psychologicznych w tej kameralnej konwencji. Perfekcyjna dziewczyna spokojnie mogłaby stać się scenariuszem do sztuki teatralnej, dlatego że jej ograniczenie w czasie, ograniczenie w bohaterach, ograniczenie w przestrzeni idealnie sprawdziłoby się na deskach teatru. To thriller, który nie straszy, nie przeraża, ale pokazuje za to różne strony ludzkiej natury. Te mniej piękne, te, o których chcielibyśmy zapomnieć, te, których byśmy chcieli pogrzebać. Perfekcyjna dziewczyna to historia skrywanych słabości, bolesnych tajemnic i rodziny, która bardzo starała się być perfekcyjna, ale nie do końca jej się to udało. Jeśli szukacie świetnego, bardziej kobiecego, kameralnego dreszczowca idealnego na jesienne wieczory, to koniecznie sięgnijcie po perfekcyjną dziewczynę Gilly McMillan. I to wszystko na dziś. Za świetne emocje raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Świat Książki. Was, kochani, oczywiście po więcej perfekcyjnej dziewczyny zapraszam na bloga Wielkiego Buka. Odwiedzajcie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. A my widzimy się już jutro w bezsenną środę. Do zobaczenia! Pa, pa!